możliwości diagnostyczne w kardiologii są obecnie bardzo szerokie. Jeżeli mówimy o wadach serca, wadach nabytych, na przykład zwężeniu zestawki mitralnej, wadach wrodzonych, ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej, echokardiografia jest metodą zupełnie wystarczającą, jeżeli jest interpretowana w oparciu o znajomość pacjenta, jego objawów, innych badań dodatkowych typu EKG, rentgen i tak dalej. Znaczy tych prostych, czyli EKG, rentgen, echokardiografia, a przedtem słuchawki lekarskie. W zasadzie możemy już takiego pacjenta kwalifikować do leczenia operacyjnego. Jeżeli powiemy o chorobie niedokrwiennej serca, no to wtedy przede wszystkim uciekamy się do koronarografii, ponieważ wtedy patrzymy, co się dzieje z naczyniami wieńcowymi w tym zakresie, w którym my możemy tym naczyniom pomóc, czyli poszerzyć zwężenie. Czasami uciekamy się do metod izotopowych w przypadku choroby niedokrwiennej serca, a czasami wystarczy zwykła próba wysiłkowa po to, żeby nam odpowiedzieć, czy pacjent jest zagrożony, czy też nie. De facto próba wysiłkowa jest tym testem diagnostycznym, którego wynik pozwala nam dalej planować postępowanie z tym chorym. Z kolei rola echokardiografii, na przykład w stabilnej chorobie wieńcowej, jest znikoma. Często ci chorzy mają prawidłowy obraz echokardiograficzny. U nich problemy zaczynają się w czasie wysiłku. Możemy zrobić badanie echokardiograficzne wysiłkowe i często je robimy, ale jest to badanie, aczkolwiek przydatne w diagnostyce przedoperacyjnej, to jest wręcz niezastąpione później, czyli po operacji, czy po poszerzeniu naczynia wieńcowego, po umieszczeniu stentu, po przywróceniu prawidłowego przepływu w naczyniu. My możemy obserwować sobie na przykład w odstępach co 3 miesiące, czy kurczliwość komory poprawia się, czy też nie. Bo nam chodzi o to, żeby dobrze pracowała lewa komora, niezależnie od choroby. Jeżeli to jest na przykład kardiomiopatia, czyli pierwotna choroba serca, w badaniu echokardiograficznym możemy wystarczająco zróżnicować różne typy tej kardiomiopatii. Innymi słowy, ja mogę dużo o tym mówić, wymaga to zastosowania pewnych grup metod technologicznych w diagnozowaniu danej patologii. Niemniej, jeżeli wrócimy do echokardiografii, jest to metoda, która jest podstawowa. Kiedyś była jedną z wyszukanych technologii. Teraz trzeba powiedzieć, że jest to metoda, która jest tym dla kardiologii, czym było EKG w latach 60. Dostęp do badań echokardiograficznych jest coraz lepszy. Pytanie, czy on jest wystarczający, to jest pytanie, na które trudno odpowiedzieć, bo de facto takiego rejestru nie mamy. Sądzę, że również trudno będzie uzyskać stan pełnego zadowolenia, ponieważ im ten dostęp jest łatwiejszy, tym badanie jest częściej wykonywane, co można oczywiście zrozumieć, bo jest to badanie, które dostarcza bardzo wielu informacji. Sami pacjenci domagają się, żeby mieć badania echokardiograficzne wykonane. W związku z czym powiedziałbym tak, jest lepiej, do stanu zadowolenia jednak nam dużo brakuje, dlatego że mówimy o dostępie, natomiast musimy również pomyśleć zaraz o jakości tych badań. Badanie echokardiograficzne de facto jest narzędziem w rękach lekarza. Im lepszy kardiolog i ma większe doświadczenie w wykonywaniu badań echokardiograficznych, tym potrafi więcej informacji o stanie serca uzyskać. Echokardiografiści doświadczeni mówią to w ten sposób, że największym ograniczeniem metody jest badający. Badanie echokardiograficzne polega na poszukiwaniu patologii. Szukamy tych patologii, które znamy. Znajdujemy to, czego poszukujemy. Innymi słowy, na początku jest wiedza kardiologiczna, później jest technika wykonywania samego badania, więc doświadczenie związane z posługiwaniem się tą maszyną i technologią. Na końcu jest wnioskowanie, które daje nam ostateczne rozpoznanie, bo to jest narzędzie przede wszystkim diagnostyczne obecnie. Rozpoznanie przekłada się na sposób leczenia. Leczenie wymaga najczęściej monitorowania
także w oparciu o badania echokardiograficzne. Zatem jest to pewien cykl zdarzeń. Są w mniejszych ośrodkach koledzy, których znam, którzy są zaskakująco dobrzy w tej echokardiografii. Są pasjonatami, tak jak są osoby, które mają hobby jakieś tam, to nie mają hobby pod tytułem echokardiografia. I są rzeczywiście znakomici. Naprawdę muszę powiedzieć, mam dla nich bardzo wiele szacunku. Z kolei są spore miasta, w których no nie znamy wielu dobrych echokardiografistów, także to jest na pewno coś, co wypływa z człowieka. Niemniej, jakie są możliwości, czy istnieją wystarczające możliwości szkolenia w Polsce? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie i mówię to jako przewodniczący sekcji echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. My staramy się dopiero teraz taki system zbudować. Nie jest to łatwe. No znowu jest to problem przede wszystkim finansowy. Niemniej musimy to zrobić, ponieważ niedługo wchodzimy do Unii Europejskiej i tam każda specjalność lekarska wymaga stałej takiej aktywności edukacyjnej podyplomowej. Każdy lekarz gromadzi punkty, jest to tam zorganizowane w jakiś sposób. I my chcemy, myślę, cała nasza kardiologia powinna to uczynić, prowadzić taki system akredytacji własny. Między innymi będzie obejmowało to echokardiografię. Pracujemy teraz nad takim systemem. Ale to, co teraz możemy zaoferować, ja sądzę, że jest już początkiem jakiegoś dobrego systemu. To znaczy organizujemy kursy, organizujemy warsztaty. Tak jak powiadam, jest to za mało, ale już jest. Przyjmujemy osoby na staże. Wiem, że koledzy z innych ośrodków również to robią. Także jakiś ruch w tym kierunku jest wykonywany. Aparat, który ja bym chciał kupić i mieć pewność, że w zakładzie, którym kieruję, jest diagnostyka na najwyższym poziomie, kosztuje około 1 000 000 zł. Jest to aparat z najwyższej półki. Oprócz takiego aparatu, który ja uważam, że tu powinien być w takim miejscu jak instytut, który operuje około 1500 pacjentów w krążeniu pozaustrojowym, a będzie ta liczba zwielokrotniona niedługo po otwarciu nowych sal operacyjnych, tych aparatów musi być więcej. Jeżeli nie będzie więcej aparatów, nie będzie chorych operowanych na chirurgii. To są wszystko bardzo sprzężone ze sobą procesy. Nie każdy aparat musi być z najwyższej półki. Są dobre aparaty średniej klasy, którymi możemy pojechać do oddziału intensywnej opieki kardiologicznej, na izbę przyjęć, czy nawet na oddział, jeśli jest taka potrzeba. Taki aparat kosztuje około 300 tysięcy złotych. Czyli jest to technologia bardzo droga. Ale należy pamiętać, że ze względu na jej bardzo częste wykorzystanie, a jeszcze lepiej, jeśli to jest wykorzystywane z dużą skutecznością diagnostyczną, to w efekcie doprowadzamy do obniżenia kosztów diagnostyki kardiologicznej. Dla przykładu powiem Państwu, że jeszcze 15 lat temu bardzo wielu chorych z wadami serca było cewnikowanych. Obecnie oni nie są cewnikowani. Innymi słowy, ten czas w pracowni hemodynamicznej i praca kilku osób jest przeniesiona na chorych właśnie z chorobą niedokrwienną serca. I to nie na badanie diagnostyczne, a na terapię. To tak należy widzieć. Czyli są duże koszta, które w moim przekonaniu, czy też no przekonaniu, to nie chodzi o przekonanie, ale to są wyliczenia dokładne z krajów zachodnich, czy też ze Stanów Zjednoczonych. Jest to ekonomicznie metoda dająca bardzo duży zwrot pieniędzy. W Stanach Zjednoczonych badania echokardiograficzne waha się od kilkuset dolarów, nawet do 2000 dolarów. Za badania echokardiograficzne, pełne badanie echokardiograficzne z wykorzystaniem wszystkich projekcji i możliwych technologii, zależnie od ośrodka, tak jak powiadam, kilkaset do nawet 2000 dolarów. Czyli należy patrzeć na to, że kupujemy drogi aparat, ale w koszta wykonania jednego badania jest wliczona jego amortyzacja. Czyli aparat pracuje 5-7 lat i on zarabia na kupno nowego aparatu, optymalnie rzecz biorąc. U nas wygląda to w ten sposób, że ja nie wiem, ile kosztuje badanie echokardiograficzne, ponieważ badanie echokardiograficzne jest wliczone w koszt konsultacji. Innymi słowy,
Przychodzi chory do Instytutu Kardiologii na konsultację, ponieważ ktoś u niego stwierdził szmer w czasie osłuchiwania. I taka konsultacja jak może wyglądać? No, przychodzi lekarz z Instytutu Kardiologii, położy słuchawkę i słyszy szmer, prawda? No, ale to jest za mało. Jeżeli ma więcej doświadczenia, to już na podstawie tego szmeru powie, jaka to jest wada. Jeżeli ma jeszcze więcej doświadczenia, to badając pacjenta, patrząc na rentgen klatki piersiowej, na EKG i charakteryzując sobie ten szmer, może odpowiedzieć, czy ona jest zaawansowana, czy nie. Czyli może dokładnie zrobić to samo, co było, można zrobić powiedzmy w latach 60. Natomiast teraz taka konsultacja sensowna musi właśnie zawierać badania echokardiograficzne. I to kasa chorych tego nie uwzględnia. Czyli jeżeli wykonujemy badanie echokardiograficzne aparatem za 1 000 000 zł, to badanie jako takie nie jest wyszczególnione w tej konsultacji. Konsultacja, która, już nie pamiętam, to jest 60 kilka złotych, zawiera EKG, jeżeli trzeba to rentgen, jeżeli trzeba badanie echokardiograficzne, jeżeli trzeba badanie echokardiograficzne przez przełykowe, czyli z użyciem sondy, którą wkładamy do przełyku, która się zużywa, ponieważ to są światłowody, która kosztuje $40 000, nie jest zwracane. Nadal jest to te 60 kilka złotych. Jeżeli musimy zrobić badanie scyntygraficzne, to nadal to jest to 60 zł. Ja powiem może, jakie są ceny na wolnym rynku, na ile on jest wolny, no, trudno mi jest powiedzieć, ale powiedzmy prywatnie, w gabinetach. Badanie zwykłe przez klatkowe kosztuje około 100 zł. Badanie przez przełykowe wykonywane w różnego rodzaju fundacjach kosztuje 250-300 zł. Badanie scyntygraficzne, w zależności od tego, jakie to jest badanie, no myślę tutaj o badaniu wysiłkowym perfuzyjnym, to jest 600 zł. Czyli na rynku badanie kosztuje 100 zł. W konsultacji, jeżeli to jest konsultacja w ramach kasy chorych, ono nic nie kosztuje. Pytanie, czy ono rzeczywiście nic nie kosztuje? Otóż uważam, że nie. Ono musi coś kosztować, ponieważ jeżeli się kupiło jakiś sprzęt, no to w obecnej sytuacji, w jakiej nasze państwo jest, czyli no, umownie nazwijmy to wolnym rynkiem, wszystko powinno być wycenione. Natomiast te badania wycenione nie są. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli my wykonujemy na przykład badanie z dobutaminą, badanie wysiłkowe, echokardiograficzne, wówczas zużywamy dobutaminę, angażujemy do tego lekarza, pielęgniarkę, wykonujemy badanie elektrokardiograficzne i długie badanie echokardiograficzne, które wymaga naprawdę no, eksperta wysokiej klasy, żeby było odpowiednio zinterpretowane. Jeżeli wykonujemy badanie śródoperacyjne, na przykład chirurg wykonuje plastykę zastawki mitralnej, czyli nie wszczepia zastawki, a coś tam stara się zrobić dobrego z zastawką pacjenta, z czego pacjent ma ogromne korzyści, takie badanie kończy się wykonaniem badania przezprzełykowego wtedy jeszcze, kiedy pacjent jest na stole. Oceniamy, czy ta plastyka została wykonana dobrze. Jeżeli echokardiografista mówi, że dobrze, to pacjent ma zamykaną klatkę piersiową, prawda, przechodzi sobie na dział pooperacyjny i cieszy się pełnią zdrowia. Jeżeli wykonana jest niedobrze, wtedy trzeba wszczepić sztuczną zastawkę. Czyli echokardiografia spełnia tutaj bardzo istotną rolę jako narzędzie monitorujące procedurę. To w ogóle nie jest uwzględnione w kontrakcie. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że aparat echokardiograficzny, jego jakość, jego stopień zaawansowania technologicznego wpływa na nasze możliwości posługiwania się nim. Im lepszy aparat, czyli im droższy, tym więcej można zobaczyć, tym więcej można rzeczy odróżnić od siebie, co też jest bardzo ważne, czyli przeprowadzić prawidłową diagnostykę różnicową. Taki aparat z wielu powodów wręcz nie powinien znajdować się w jakiejś małej populacji, ponieważ jest drogi i nigdy nie zwróci się. W związku z czym są aparaty tańsze. Aparat tańszy z kolei jest to aparat, który jest czasami, czy też nierzadko wystarczający do zdiagnozowania patologii istotnych,
które można zróżnicować badaniem echokardiograficznym. Natomiast w szczegółowej analizie na przykład kurczliwości mięśnia lewej komory, czyli w badaniu pacjenta z chorobą niedokrwienną serca, taki aparat może być niewystarczający. Z kolei choroba niedokrwienna serca, no to jest ta najczęstsza patologia, z którą mamy do czynienia. Jest to wręcz, mówimy o epidemii, prawda, w Polsce obecnie, choroby niedokrwiennej serca. Dlatego też musimy to w jakiś inny sposób rozwiązywać, żeby chorzy, którzy wymagają tak szczegółowej oceny, byli jednak badani w tych lepszych ośrodkach. Jest to trudny problem. Logistyka jeszcze nadal jest tutaj niedopracowana do końca. I obawiam się, że przez jakiś czas jeszcze nie będzie dopracowana, ponieważ to się wiąże z finansowaniem służby zdrowia, ze sposobem finansowania tego rodzaju porad. I nie jest to tylko specyfika polska. Na całym świecie są trudności w organizowaniu tego typu usług.